Swojego miejsca na ziemi szukali bardzo długo. Po powrocie z Anglii los skierował ich do Męcinki, niewielkiej wsi w krainie wygasłych wulkanów. Pan Jacek otworzył zakład stolarski, a pani Monika trochę przez przypadek odnalazła swoją drogę artystyczną. Zawsze było naszym marzeniem mieszkać na wsi i po powrocie z Anglii usilnie próbowaliśmy szukać jakiejś działki albo starego domu, no i trafiliśmy tutaj do Męcinki, tutaj się osiedliśmy, założyliśmy rodzinę i wykonujemy tutaj swoje rękodzieło. Ja rękodzieło, mąż meble drewniane. W Męcince pani Monika skierowała swoją twórczość ku malowaniu na kawałkach drewna. Wykonując tutaj swoje prace, rękodzieło, skupiam się głównie na kolorach, gdzie oddziałowują na odbiorców. I właśnie w czasach takiej pandemii zaczęło się od kolorowych mandali. I tak też to się zaczęło. W swojej twórczości może liczyć na wsparcie męża. Mówi, co jej potrzebne w danej chwili, na co chce malować. Ja szykuję ewentualnie różnego rodzaju deseczki. Przeważnie to jest z jakichś kawałków materiałów, które mi zostaje. Zawsze lubiłam pracować z mężem, nawet jak sprzedawaliśmy obrazy, to on lubiał ze mną pracować, ja z nim. Zawsze się tak dogadawaliśmy, nawet bez słów. Wiedzieliśmy, jakie ruchy mamy między sobą wykonywać. Pasja i pomoc męża przyniosły oczekiwane rezultaty w postaci pierwszych dużych zamówień. Pan ze sklepu z rękodziełem z Gdańska gdzieś mnie zauważył właśnie na Facebooku i zadzwonił do mnie z propozycją współpracy malowania takich kamieniczek, bo on sprzedaje ogólnie rękodzieło i jest zainteresowany współpracą, żeby malować na drewnie takie kamieniczki. Więc przyjęłam propozycję na luzie i efekt jest, myślę, że będą zadowoleni, także ja też jestem zadowolona. Cieszę się, że mogę jej pomóc, mogę ją wesprzeć w tym, bo do tej pory to ona mnie wspierała w dużej mierze. Być może pasję pani Moniki podzielą także synowie, którzy z powodzeniem stawiają pierwsze rękodzielnicze kroki u jej boku.